To słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, jest przepiękne. Ono jest niezwykle bogate, jest niezwykle mocne. Ma w sobie niezwykle wiele treści. Można by na nim oprzeć pewnie całe rekolekcje. Ale w zasadzie dwie myśli takie dotknęły dzisiaj mojego serca i jedna będzie krótka, a druga będzie myślą przewodnią tej homilii. Pierwsza jest taka myśl, że dzisiaj Bóg objawia się światu pogańskiemu. To jest moment, w którym Bóg wychodzi z orędziem zbawienia w świat pogański. Nie tylko do swoich, ale do ostatnich. Przyciąga ich do siebie. Także im pragnie okazać się jako Bóg bliski. I warto pomyśleć dzisiaj, zaczynając od tej myśli, nie o tym świecie pogańskim, który istnieje gdzieś we świecie. Nie trzeba myśleć o tych, którzy do kościoła dzisiaj nie przychodzą, którzy nie myślą o Panu Bogu, którzy są poza kościołem. Bo to słowo jest dzisiaj skierowane do nas w pierwszej kolejności. W każdym z nas, jak tu jesteśmy, jest świat pogański. To słowo nam mówi, że Bóg w nas przychodzi wtedy, kiedy jest w nas świat święty i chce być z nami w naszym świętym świecie, wtedy, kiedy jesteśmy poukładani, ale że Bóg też chce być w każdym bałaganie i w każdym pogaństwie naszego życia, w każdym zagubieniu naszego życia. Nieraz się gubimy. Nieraz czynimy nasz świat, nasze życie pogańskim. To się wyraża poprzez nasz grzech ostatecznie. To święto, ta uroczystość nam pokazuje, że Bóg chce być bliski człowiekowi w jego grzechu, w sytuacji jego grzechu. I Bóg robi wszystko, żeby człowieka do siebie w takiej sytuacji przyciągnąć. Ci mędrcy ze wschodu przychodzą do Jezusa. Bóg chce ciebie dzisiaj przyciągnąć. Jest jakaś siła w Jezusie, moc przyciągania. Oczywiście tą mocą przyciągania jest Jego miłość. Bóg przyciąga mocą miłości grzeszników. Bóg nie odpycha, ale Bóg przyciąga. Jest przepiękne to słowo i przepiękna ta myśl, że Bóg nie dzieli w człowieku tego, co jest sacrum profanum i Bóg nie mówi, że przyjmę cię wtedy, kiedy już w twoim życiu wszystko będzie sacrum i wszystko będzie cacy. Bóg cię przyciąga z twoim sacrum i z twoim profanum, dlatego że dla Boga jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego dzieckiem. Z całym dorobkiem twojego życia, z całym twoim pomieszaniem, z całym twoim niedowiarstwem, z całym twoim pogaństwem, z całym twoim grzechem, z całym twoim niedomaganiem, z całą twoją słabością, jesteś Jego dzieckiem. W Bogu jest ta przeogromna moc przyciągania. To jest słowo o Bogu, który przyciąga, który pragnie się objawiać człowiekowi jako Bóg bliski. I to nie taki Bóg, o jakim my myślimy, nie? Że nie jako Bóg, który sędzia, wielki, potężny, ale właśnie taki, który zaskakuje ostatecznie, nie? Mędrcy udają się, szukają w Herodzie, nie? Jak szukamy króla, no to już, żeby był chociaż królem, nie? Potężnym, wielkim. Bóg zaskakuje, pokazuje się jako dziecię, jako ktoś, kto jest niewinny, bezbronny, ktoś, kto nie jest cię w stanie osądzić. Taka jest miłość Boga.
Pozwólmy się temu Słowu dzisiaj uruchomić. Wyjdźmy na spotkanie z Jezusem. Wyjdźmy na spotkanie razem z mędrcami. I postawmy sobie dzisiaj pytanie, co ich zaprowadziło do Betlejem. W pierwszym odruchu można by myśleć, że tym, co ich prowadzi, to jest gwiazda. Oni sami zresztą mówią, że zobaczyliśmy gwiazdę na niebie. I za tą gwiazdą podążają, ale jeśli tak naprawdę wczytamy się w ten tekst, to zobaczymy, że ta gwiazda doprowadza ich do domu Heroda. Bądź co bądź, oni przybywają do domu Heroda. Znaczy, ich podróż do Betlejem tak naprawdę dzieli się na dwie części. Pierwszą jest Jerozolima, jest twierdza Heroda, jest dom Heroda, jest jego pałac. To, co możemy powiedzieć o tych mędrcach, to z pewnością możemy powiedzieć, że nie są ludźmi głupimi. I to jest to, że na pewno są ludźmi jakiejś wiedzy, że są ludźmi, dzisiaj powiedzielibyśmy sobie na poziomie, że są ludźmi po uniwersytetach, że są ludźmi, nie wiem, z tytułami, profesorami, doktorami, że potrafią czytać znaki na niebie, że są ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę, jakiś zasób tej wiedzy w sobie, że i potrafią to wszystko rozczytywać. Bo widząc te znaki, wiedzą, że jest ktoś, kto się narodził, jest Mesjasz i idą szukać Mesjasza. Umiejąc czytać te znaki, idą w kierunku Betlejem. I to jest niezwykle ważne w życiu, umieć czytać. Znaczy, ta wiedza jest im niezwykle potrzebna. Wiedza nam może pozwolić odkryć w naszym życiu Boga. O tym nam mówi także, o tym nam mówią także dokumenty Kościoła, że także naszym ludzkim rozumem jesteśmy w stanie odkryć Boga w świecie. Wystarczy zobaczyć naszą piękną naturę stworzoną. Wschody słońca, zachody słońca, stworzenie w morzu, w górach. Nie wiem, wystarczy zmierzyć swój puls. Spróbujcie, żeby wasze serce zabiło jeden raz szybciej. Albo jeden raz więcej na minutę. Spróbujcie, żeby tak się stało. Mając pewien zasób wiedzy, jesteśmy w stanie dojść do poznania Boga. Wiedza jest tym, co absolutnie pomaga, żeby dojść do poznania Boga, ale nie jest czymś wystarczającym. Ale nie jest czymś wystarczającym. To nam pokazuje dzisiaj to słowo, kiedy przychodzą ci mędrcy do domu Heroda. Docierają zgodnie ze swoim rozumem i właściwie dobrze docierają do domu Heroda. Nie ma się co im dziwić, nie? Szukają króla, szukają Mesjasza, szukają kogoś, kto wyzwoli naród. Szukają wyzwoliciela, szukają kogoś wielkiego. No to gdzie mają szukać? Gdzie byśmy dzisiaj szukali króla? W pałacu prezydenta? Nie wiem, w pałacu ministrów? Kto by szukał z nas króla na ulicach, gdzie mieszkają dzisiaj bezdomni? Przychodzą do domu Heroda i zadają pytanie, to gdzie mieszka ten król? I to ich pytanie jest pytaniem kluczowym. To jest pytanie, które słyszy Herod. To jest pytanie, które słyszy Herod i Herod okazuje się, że ma świetną intuicję. Bo Herod wie, kogo zapytać,
Bo Herod, słysząc te słowa, wie, że dzieje się coś niezwykłego, że może być ktoś większy od niego. Oczywiście on jeszcze niewiele z tego rozumie, ale wie, gdzie trzeba zapytać i pyta się uczonych w piśmie. To znaczy, że on wie, że trzeba odpowiedzi na to pytanie szukać w Słowie. On nie pyta się tylko już teraz, nie wiem, astronomów, fizyków. On zaczyna szukać odpowiedzi w piśmie. I uczeni w piśmie cytują fragment księgi proroka Micheasza: a ty, Betlejem, nie jesteś najlichsza, bo z ciebie wyjdzie władca Izraela. Z ciebie wyjdzie władca Izraela. Betlejem. Miejsce, do którego gwiazda po ludzku absolutnie by nie zawiodła. Jak nikogo z nas po ludzku by nie zawiodła gwiazda, nasz umysł, nasz rozum w poszukiwaniu króla na ulicach, gdzie mieszkają bezdomni. Jest ważne, że gwiazda może nas zaprowadzić do domu Heroda, ale tylko posłuszeństwo słowu może nas zaprowadzić do Betlejem. Owszem, gwiazda nam może pokazać Boga, który jest potężny, który jest wszechmocny, który jest wielki, który jest ponad tym światem, który jest wszechpotężny, który jest stworzycielem. Ale dzięki posłuszeństwu słowu możemy odkryć Boga, który się narodził jako dzieciątko, który dał się położyć w żłobie, jako ten, który umrze śmiercią ostatecznie niewolnika. Nasz rozum będzie mówił o Bogu, który jest nieśmiertelny, a Słowo Boże będzie objawiało Boga jako tego, który od początku będzie musiał przed śmiercią uciekać, od momentu swojej młodości. Będzie musiał się nieustannie mierzyć z doświadczeniem śmierci. W końcu przed tą śmiercią nie umrze, nie ucieknie, aż umrze na krzyżu. On, Syn Boży, będzie musiał umrzeć na krzyżu. Będzie musiał się ze śmiercią zmierzyć. Takiego Boga nie objawi nam nigdy gwiazda. Nigdy nam nie objawi nasz rozum. Zawsze będzie trudne do zmierzenia się to. Zawsze to będzie trudne do objęcia przez nasz rozum. Ale będzie to rzeczywistość, którą nam będzie objawiała rzeczywistość Słowa. Dlatego to święto nazywa się Świętem Objawienia. Świętem Objawienia. Dzisiaj świętujemy rzeczywistość Słowa. I to nie jest tak, że idąc za Słowem czynimy coś nieracjonalnego, bo ostatecznie, kiedy mędrcy dochodzą, naraz widzą, że ta gwiazda jest przed nimi, idzie. I oni na końcu widzą tę gwiazdę. Jest nad miejscem, w którym narodził się Zbawiciel. Bo wiara zawsze idzie w parze z nauką. Fides et ratio. Wiara i nauka nigdy się nie wykluczają. Są jak dwa skrzydła, które pomagają latać. No, na jednym skrzydle raczej się nie uleci. Jest bardzo ważne. Czasami naszym problemem jest to, że my zatrzymujemy się na gwieździe. Tak jak uczynił to Herod. I zaczynamy bać się Boga. A najczęściej jest tak, kiedy nawet nie chcemy usłyszeć głębi słowa. Herod oczywiście poszukiwał słowa, ale tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie jest. Ale nic więcej. To słowo go nie uruchomiło do niczego więcej.
jedyne do czego chciało, żeby go to słowo uruchomiło, to do tego, żeby zgładzić Syna Bożego. Dlaczego? Bo traktował go jako zagrożenie, bo Herod stworzył sobie Boga w sercu na swój obraz i podobieństwo. Dlatego tak bardzo się tego Boga bał. Ale gdyby znał Słowo, to by wiedział, że tego Boga ze Słowa nie ma się co bać. Czy tego Boga można się bać? Czy jak czytacie Biblię, powiecie, tego Boga się można bać? Można przed Nim drżeć? Herod się bał, ponieważ miał zły w sobie obraz Boga, który sam sobie stworzył. To, co stworzymy w naszym umyśle, jest ważne. To, że postępujemy za naszym umysłem, jest ważne. To, co nam podaje nauka, jest ważne, niesamowicie, ale niewystarczające. Jest potrzebna w naszym życiu także wiara. W moim życiu kapłana dotykam dramatu wielu osób. Są to czasami dramaty bardzo poważne. I wierzcie mi, że wtedy nie wystarcza już tylko wiedza, nie wiem, o Bogu. Nie wystarczy, że stanę przy osobie i powiem o pięciu drogach Tomasza Świętego Zakwinu, o Panu Bogu, nie. Albo nie powiem o tym, że Bóg jest czystym bytem, albo że Bóg jest czystym istnieniem w kategoriach filozoficznych. Bo nikomu to nie pomoże. Ale wiecie, co wtedy pomaga? Wtedy pomaga to, że Bóg stał się Bogiem jednym z nas, Bogiem cierpiącym, Bogiem, który położył się w żłobie, Bogiem, który wszedł w ludzkie cierpienie, Bogiem, który wie, co to są ludzkie łzy. Ale to wiemy z objawienia Słowa. To wiemy z tego, co Bóg objawił w tym Słowie. Mam wiele różnych doświadczeń takich w sercu, ale jedno noszę w sposób szczególny. Z parafii z Puław, gdzie pracowałem przez 5 ostatnich lat. Jako wikariusz. Piątek był dniem mojego dyżuru. Jakoś tak przypadało, że w piątki były najczęściej pogrzeby dzieci. Miałem w tej parafii 11 pogrzebów dzieci. Co byście powiedzieli matce, która straciła swoje dziecko? Miałem wtedy 2 lata kapłaństwa. Dopiero wyszedłem z seminarium. Mając 4 lata kapłaństwa, jeszcze nie wiedziałem, co mówić. O tym, że Bóg jest bytem czystym? Czy o tym, że Bóg płacze razem z nimi? Jestem przekonany, że nic z tych wykładów filozoficznych na tamtym etapie mi nie mogło pomóc. Ale to, co było moim doświadczeniem, które wyrosło ze spotkania ze Słowem Boga. To, w jaki sposób Bóg objawił się w moim życiu dzięki temu Słowu jako Bóg bliski. Ja pamiętam jeden pogrzeb, kiedy jedną białą małą trumnę, kiedy już nie wiedziałem, co powiedzieć, absolutnie znałem tę rodzinę dość dobrze i
i było mi dość ciężko prowadzić ten pogrzeb. Byliśmy właściwie sami z rodzicami na cmentarzu. Na końcu była oczywiście cała firma pogrzebowa. Jedyną rzeczą, którą poczułem, co by zrobił wtedy Pan Bóg, to, żeby przytulił tę rodzinę do siebie i poprosiłem ten cały zakład pogrzebowy, żeby zostawił nas samych i sam wziąłem tę trumnę na moje ramiona, na ręce i tak jak potrafiłem, poniosłem ją do grobu. Pomyślałem, że Pan Bóg tak bardzo mocno chciałby tej rodzinie i tak bardzo pewnie towarzyszył im w tym ich ludzkim bólu. Tego nam nie pokaże żadna gwiazda. Tego przed nami nie odkryje żadna nauka. To nam może pokazać tylko Słowo Boga. Dzisiaj podążamy drogami Słowa Bożego, ponieważ to Słowo może nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy i kim być możemy. Jeśli dzisiaj naprawdę czekamy, szukamy, jak być szczęśliwymi i błogosławionymi, zechciejmy być ludźmi Słowa. I idźmy za Słowem, a nie za gwiazdą.